pogłębienie izolacji komunikacyjnej Suwałk, oburzenie mieszkańców i interwencja prezydenta miasta. To pokłosie decyzji PKP Intercity o likwidacji połączenia kolejowego na trasie Suwałki-Kraków. Taką niespodziankę przygotowała suwałczanom spółka kolejowa, która usunęła z rozkładu jazdy oblegany zazwyczaj bezpośredni pociąg relacji Suwałki-Kraków. Do suwalskich radnych zgłaszają się mieszkańcy, którzy wskazują na krzywdzący i lakoniczny komunikat umieszczony na internetowej stronie spółki kolejowej, w którym PKP Intercity odwołuje się do jakiejś ankiety. Przy konstrukcji rocznego rozkładu jazdy pociągów rzekomo brane pod uwagę były opinie pasażerów. Tymczasem okazuje się, że o powyższej informacji praktycznie nikt nie wiedział, a w procesie konsultacji brała udział zaledwie garstka osób, wskazuje Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, w interpelacji skierowanej do prezydenta miasta. Według nowego rozkładu podróżujący z naszego miasta do stolicy Małopolski będą jeździć z co najmniej jedną przesiadką, a podróż, jak głosi w reklamowym haśle PKP Intercity, z wygodną perspektywą, zmieni się raczej w męczarnię okraszoną ciąganiem bagaży po dworcach.